Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Szerszeń Gra. Ponownie będziemy próbować przeżyć na apokalipsie w Project Zomboid, czyli w trybie, który można powiedzieć jest bardzo defaultowy, taki w którym twórcy założyli sobie, że gracze będą właśnie grać. Bez modów, bez ulepszeń, bez ułatwiaczy, tak jak, że tak powiem, twórcy tą grę stworzyli. Moi drodzy, ze spraw organizacyjnych, zanim zaczniemy, zapraszam Was bardzo serdecznie na nowo otwarty serwer Discord. Macie oczywiście link w opisie. No i oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie na pierwszy poradnik z gry Project Zomboid pod tytułem 5 szybkich porad dla początkujących właśnie w PZ. Troszkę beka, bo gość nie jest w stanie przeżyć 2 dni w Project Zomboid, a robi poradniki. Tak czy inaczej, myślę, że poradnik Wam się jak najbardziej spodoba. Poradnik głównie opiewa o pierwsze kilkanaście minut rozgrywki oraz tworzenie świata. Tak więc myślę, że jak najbardziej fajna sprawa dla początkujących. Jest to pierwszy tego typu odcinek. Kolejne pojawią się na pewno w przyszłości i będziemy omawiać wszystkie aspekty gry po kolei. Także zanim zaczniemy, zapraszam Was bardzo serdecznie do pozostawienia łapki w górę dla algorytmu YouTube'owego, komentarza dla pana prowadzącego oraz oczywiście subskrypcji kanału Szerszeń Gra. Zapraszam Was również na kanałowy Discord, link macie w opisie. A teraz, nie przedłużając, zapraszam Was na ten odcinek. Także witam Was ponownie na pięknym ekranie głównym, ekranie startowym gry Project Zomboid. Spotykamy się tutaj już po raz kolejny, więc mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Oczywiście tworzymy naszą rozgrywkę Apokalipsa bez modów. Dalej mamy Moldraw, oczywiście Janusz Wąs w swojej legendarnej żonobijce. Moi drodzy, do 3 razy sztuka, jak to się mówi, także mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, to jest to, co mi się podoba w tej serii, to to, że nie mamy, słuchajcie, modów i naprawdę gra bardzo szybko się, słuchajcie, odpala. Także co, nasz domek startowy, ja chyba nawet wiem, gdzie jestem, jesteśmy w... O, mamy jakieś chiperki, to sobie nawet wezmę. I płatki śniadaniowe to ma sporo kalorii. Jesteśmy w tych domkach takich, można powiedzieć, takim bogatym osiedlu, tak to nazwijmy. I z tego, co mi się, słuchajcie, wydaje, to chyba troszeczkę w międzyczasie zmieniły się tekstury naszych tutaj szafek. Także fajnie, że twórcy tutaj to dodali, tak mi się przynajmniej wydaje. Napój pomarańczowy sobie wezmę, mam już jakieś podstawowe zapasy, jeżeli chodzi o jedzenie i picie, także bardzo dobrze. Natomiast widzę, że nie mamy specjalnie tutaj żadnego innego ciekawego giru. Zjedzmy sobie sos pomidorowy, czemu nie? Proszę bardzo, gotowanie nam tam wskakuje na wyższy poziom. I proszę bardzo, mamy pierwszy level up w historii naszej postaci. Gotowanie nam jak najbardziej wskoczyło. W sumie nie muszę się tutaj skradać, bo tutaj zombiaków akurat nie będzie. Chciałbym jakieś rzeczy znaleźć, a póki co to widzę, że jest, słuchajcie, mega pusto w tym domku. Jest straszliwa bieda. Mamy bandaż. Wiecie co, ja bandaż wezmę, patrząc na moje ostatnie osiągnięcia w tej produkcji. To pozwolę sobie w jakiś sposób się przygotować na ewentualną sytuację. Cholera. Tutaj widzę, że naprawdę słabo pod kątem ekwipunku w tym domku. Mamy za to pistolet, ale chyba nie będę go brał, bo nie mam na to miejsca. Myślałem, że może uda się znaleźć jakiś, wiecie, worek na śmieci, jakąś torebkę, cokolwiek, żeby móc rzeczy przenosić jakoś w jakimś tam stopniu. Dobra, co mamy na zewnątrz? Tak jak myślałem, mamy te domki, powiedzmy, całe osiedle domków. Tutaj chyba jakiś kluczyk do tego pojazdu, aczkolwiek podejrzewam, że ten pojazd niespecjalnie nadaje się do prowadzenia. To już widzę pierwszą ekipę przyjemniaczków. Ciekawe, czy mnie zauważą, słuchajcie, pewnie prawdopodobnie tak, ale dobra, tu mamy kolejny dom. Może uda się znaleźć jakieś, nie wiem, cokolwiek do obrony. Tam mieliśmy nóż kuchenny, ale szczerze powiedziawszy, nie będę go brał. Nie ma sensu. Dobra, fajnie, Janusz, gdybyś właśnie tutaj obalił przeciwnika. Boom. Coś ciekawego na tej postaci? Nic. Ale mamy kolejnego gagatka. Dawaj, Janusz, kurczę, ogień. Mocno, mocno, dobrze. Świetna robota. Teraz tak, ciekawe by było to, gdybym na przykład chciał tutaj wejść i by się włączył alarm, nie? No, na moje szczęście mamy spokój, ale mówię, gdyby tak było, to ja bym szczerze resetował, nie? Ja bym się już tutaj nie bawił. Nie ma to, nie miałoby to większego sensu. Wiecie co, ja może ten nóż kuchenny sobie rzeczywiście wezmę. Nie wiem, czy mi się to przyda do walki, ale może, kto wie, mamy serek w plasterkach, weźmy go sobie. Niestety na parterze, słuchajcie, nic nie mieliśmy kompletnie, jeżeli chodzi o jakiś loot tak naprawdę. Sweter polo, czy ja się odważę? Odważę się jak najbardziej, słuchajcie, zobaczcie ten drip, no jest gęsto, nie? Łopata i gazrurka. No ta łopata może nie być głupim wyborem, mówiąc szczerze, są to długie obuchy.
Ale no nie wiem, kurczę, czy to będzie najlepszy wybór. To się wydaje naprawdę dość ciężką bronią. Saszetka biodrowa, świetnie. Także coś sobie będę mógł do tej saszetki na razie, słuchajcie, wsadzić. Tutaj ma to tylko jeden, powiedzmy, kilogram udźwigu. Także nie za dużo, ale zawsze coś, słuchajcie, jest jakiś progres. Aczkolwiek muszę przyznać, że jeżeli chodzi o lód, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. Dobra, w naszym fioletowym sweterku idziemy dalej. Mógłbym pójść tam już, i tam jest chyba jakiś sklep, jeżeli się orientuję. Aczkolwiek chyba wolałbym pójść w te domki, zobaczyć, jak to będzie wyglądało pod tym kątem. No tylko wiadomo, wszystko zależy od tego, czy będziemy mieć tam alarm, czy nie. O, proszę bardzo. Okej, dobra, tu jest spora ekipa. Nie wiem, słuchajcie, będę atakował, może się to w jakiś sposób nam uda ogarnąć. Atak i odpychamy. Może się jakoś ich kurczę. No dobra, jest ich tutaj naprawdę sporo. Tutaj myślę, że gdybym miał nawet jakiś może nożyk, coś, znaczy jakiś łom. O, proszę bardzo, gość tam padł. To byłoby trudno, natomiast tutaj, no jest ciężko, ale dobra, słuchajcie. Dajemy im to, po co przyszli, tak? Czyli kurczę, szybki cios nożykiem. Dobra, szybko też musimy się troszeczkę tutaj odsunąć, ale może ich wymanewrujemy, słuchajcie, tutaj. No, koło tego domostwa przejdę. Może zgubię pościg. Mamy jednego gościa, udało się jednego gościa wyciąć, nie? Także to jest już jakiś, słuchajcie, progres. Co mamy tutaj? Kluczyki. Proszę bardzo, tak jak myślałem, do tego pojazdu. Chyba do tego pojazdu. W środku niestety tylko chusteczka. Okej, tu mamy dwóch gości. Ciekaw jestem, czy uda mi się niepostrzeżenie podejść tutaj do tego zawodnika. Niestety nie, bo jego kolega się obudził. Ale okej, czuję się, słuchajcie, mocny, nie? Naprawdę, z tym nożykiem czuję, że możemy zrobić naprawdę tutaj niezły rozgardiasz. Niestety nożyk się już popsuł. Także zostało nam stare, dobre butowanie. Tam już chyba się ktoś dobija. No, właśnie. Bardzo dobrze. Super sprawa. Załóżmy sobie tą kurtkę skórzaną. To nam da troszeczkę więcej prawdopodobnie ochrony. I czyścimy, słuchajcie. Ojojoj, przepraszam państwa, czy to się możecie ogarnąć, nie przychodzić do mnie? Dobra, świetna sprawa. Czy ja was przypadkiem wcześniej nie atakowałem? Nie wiem, czy oni mnie, kurczę, za mną poszli, czy to są jakieś inni przeciwnicy. Widzę, że gość jest tutaj po prostu, nie da rady go obalić, ale dobra, tu się udało. Tutaj gleba. No muszę przyznać, że słuchajcie, jeżeli chodzi o walkę, dajemy sobie radę świetnie. Naprawdę, dobrze nam idzie pod tym kątem. Super, gdyby na przykład nic nam tego nie zepsuło, na przykład taki alarm. No dalej, dalej. Jakby na przykład nie mogło to okno pójść od razu, żebym się nie musiał z tym pieprzyć, nie? No ale dobra. Przynajmniej się nie włączył alarm, nie? O, mamy emergency broadcast tutaj akurat, ale to mi w tym momencie nie robi za dużo. Sporo jedzenia. Póki co nie znalazłem też chyba długopisu żadnego, także średnio pod tym kątem. Możemy sobie wypić mleko. Tutaj widzę, że jakaś imprezka była. O, mamy rękawiczki. To sobie na pewno weźmy. Ktoś się dobija. Tam z tamtego okna. Okej, to nam nie robi jakoś specjalnie dużo, słuchajcie. Tutaj widzę, że mamy jakieś butelki. Pety. Wszystko pięknie, ładnie. Super. O, proszę bardzo, jest długopis. No muszę, słuchajcie, przyznać, że pod kątem jakichś rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. Bardzo dużo takich pustych pojemników. Jeżeli chodzi o to, ja sobie tutaj odpalę mapę teraz, słuchajcie, i zaznaczę ten domek jako potencjalne jedzenie, bo tutay mieliśmy sporo rzeczy. Przydałby się też jakiś, o, może znacznik na tej zasadzie właśnie, że tutaj byliśmy. No i co, wyjdźmy sobie tylnym wyjściem może na bezpiecznego. I zobaczmy, co się dzieje dalej w okolicy, w sąsiedztwie. Tutaj są te zombiaki, z którymi żeśmy tam się bawili w berka. Tutaj bardzo ładnie udało mi się obalić tą typiarkę. Przepraszam, co to są za obrażenia? Dziękuję. O, proszę bardzo, zegarek cyfrowy. Załóżmy go sobie. I mamy już niestety, słuchajcie, pierwszy tier zadyszki. Także, no to nie jest zbyt dobrze, bo nawet przy moich poprzednich seriach, gdzie byliśmy wykoksowani, mega. No, zadyszka powodowała bardzo ogromny tak naprawdę spadek umiejętności walki. Zakradnijmy się z tej strony i będziemy musieli troszeczkę, słuchajcie, odpocząć, co by nie mówić. Mam nadzieję, że z tej strony nikogo nie ma. No dobra, no już są już goście. Wiecie co? Tak naprawdę szczerze, całkowicie mówiąc, to ja nie muszę z nimi walczyć, po prostu sobie pójdziemy frontem. Tutaj mamy jakieś okna, także mam nadzieję, że udałoby się nam. Okej, dobra, ponownie sporo puszek, sporo jedzenia, które się nie psuje.
Także bardzo dobra sprawa. Ok, kolejna saszetka biodrowa, słuchajcie, czyli bardzo dobrze, mamy troszeczkę więcej tego udźwigu potencjalnego. Także bardzo dobrze dla nas. No natomiast tutaj, słuchajcie, no ja, tak mi się też wydaje, że w takich domach nie znajdę za dużo. To nie ma garaży, nie ma gdzie tak naprawdę tych rzeczy zgarnąć, takich potencjalnych, nazwijmy to, broni. Tam była gazrurka, ja tą gazrurkę mogłem sobie cholera jasna zgarnąć, słuchajcie, wcześniej, w którymś tam z domków. Także, no cóż, jest tak jak jest, oznaczmy sobie ten domek jako potencjalne ponownie tutaj jedzenie. No i mam jeszcze tutaj ten domek i tu jest jakiś garaż z tego co widzę, także ciekaw jestem jak to będzie wyglądało. Tutaj też widzę, że jakaś jest no, prześcieradło w skrzyni. Tego właśnie rodzaju pomieszczenia też są spoko, bo tutaj mogą być jakieś narzędzia tego rodzaju, co oczywiście nam jak najbardziej się przyda. No i widzę sporo, ale widzę też plecak, słuchajcie, tu by się nawet opłacało podjąć tą walkę. Tu mamy trzech przeciwników i tam mamy kolejnych trzech, także to by nam na pewno bardzo fajnie pomogło z potencjalnym lootem. Muszę tutaj powiedzieć wam całkowicie szczerze, to też mi pisaliście, że ja muszę do tej gry podejść naprawdę bardzo, bardzo na spokojnie, bo no niestety ostatnie dwa odcinki były takie dość, no chciałem szybko, szybko i wyszło jak wyszło. Także tutaj, o cholera jasna, myślałem, że uda mi się ich w jakiś sposób przytrzymać, dobra. Ale ta trójka jest wyeliminowana, tutaj ktoś do mnie jeszcze idzie. Także mamy sporą szansę na to, żeby wyjść z tego cało, słuchajcie. Muszę przyznać, że naprawdę sporo walki w tym odcinku w porównaniu do poprzednich. Plecak szkolny, proszę bardzo. Załóż na plecy. Mamy plecak, słuchajcie. Wow. Super sprawa. Mamy tutaj nożyczki. Nie wiem, czy to mi się specjalnie przyda, ale niech będzie. Tutaj ktoś się dobija i tamten zombiak poszedł dalej. Dobra. Także słuchajcie, bardzo dobry start, muszę przyznać. Mimo tego, że nie mamy specjalnie dużo jakichś fantów, to mamy przynajmniej plecak. I tu nawet otwarte drzwi, słuchajcie, także bardzo fajna sprawa. Przepraszam, czy ten telewizor ma może, raczej, czy będziemy mieć może Life and Living program aktualnie odpalony. Mamy nóż kuchenny, słuchajcie, także ja sobie to wyposażę jako główny. Możemy też zabrać troszeczkę jakiegoś jedzenia. Póki co jeszcze nie znalazłem otwieracza do konserw. Przypominam, nie mamy tutaj modyfikacji Common Sense, więc nie jesteśmy w stanie otwierać na przykład puszek nożem czy czymś takim. Więc no to będzie troszeczkę trudniejsze pod tym kątem. Tutaj ponownie jestem w poszukiwaniu jakichś takich pomieszczeń, powiedzmy magazynowych, czegoś w tym rodzaju. Pierwsze medykamenty też nam się w jakiś sposób przydadzą. Tutaj wezmę te witaminy jeszcze. Dobrze, że mamy te saszetki, słuchajcie, one się na pewno przydadzą na jakieś takie pierdolety. Mamy grabie do liści, no to nam się niespecjalnie, słuchajcie, przyda. Myślałem, że będziemy mieli jakieś takie właśnie, takie pomieszczenie, powiedzmy, alas jako składzik. Niestety nie w tym budynku. Słuchajcie, ja sobie jeszcze pozwolę odpocząć troszeczkę, bo tutaj koniec końców ja sporo na shifcie się skradam. Więc, a tu jest to pomieszczenie, dobra, świetnie. Młotek, młotek się na pewno przyda. Natomiast, no, myślałem, że może coś lepszego, nie? Chociaż jakakolwiek lepsza broń niż ten nóż. Bo niestety, ale oho, tu już jakaś trójeczka się nam zaczęła szykować. Ale spoko, pobiegniemy wzdłuż budynku i przy okazji tutaj poradzimy sobie z tym przeciwnikiem. I zauważyłem, że wskoczyło nam lekkie pragnienie. To można byłoby zniwelować. Okej, idą tutaj ci goście. Pojedynczo jakoś, bardzo dobrze. Także tutaj też, słuchajcie, muszę się przyznać, że bardzo fajnie mi się podoba to, że w tym odcinku, w tym powiedzmy życiu, nie staramy się aż tak tylko i wyłącznie uciekać przed hordą, tylko jakoś tam się staramy też ich wyeliminować. Oczywiście tutaj mówię horda, mam na myśli tych dwóch, trzech zombiaków, ale co by nie mówić, to no oni sprawiają troszeczkę problemów. Okej, tutaj mamy jakieś szafki, to może być naprawdę fajne miejsce do potencjalnych rzeczy. Okej, tutaj sobie pozwolę, odsuń się, obalić tą drugą przeciwniczkę. Dobra, świetnie. Tam sobie dobijemy. Dobra, dzięki groże jakieś obrażenia nie weszły, ale okej. Radzimy sobie, słuchajcie. Radzimy sobie, nie poddajemy się, jedziemy z nimi jak trzeba. Okej, mamy tutaj zegarek i ja sobie ten, słuchajcie, zegarek wezmę. Będziemy sobie w jakiś tam sposób rozwijać już to, tą całą elektronikę, elektrykę. Potrzebujemy drugiego poziomu. Tak? Drugiego czy pierwszego poziomu? Pierwszego poziomu chyba, żeby móc odpalać pojazdy na krótko. Oczywiście drugi poziom też naprawy pojazdów, mechaniki tak zwanej, przeze mnie. Dobra, co my tu mamy? Deska. Dwa pudełka gwoździ. No nie jest to coś, co bym mega chciał,
ale mamy metalową rurkę. Okej. To może być, myślę, że o wiele lepsze jako broń. I mamy też maskę spawalniczą, którą sobie włożymy. Zapewni nam to dodatkową obronę przed jakimiś tam obrażeniami. No niestety sporo arkuszy blachy, ale nic, co by mnie interesowało oprócz tej metalowej rurki. Także tutaj niestety domek... Cholera jasna. Jezu, usłyszałem po prostu dźwięk i jakby zacząłem biec, bo nie widziałem przeciwnika, bo patrzyłem się na prawy górny róg. Także brawo ja. Dobra. Co dalej? Mamy tutaj, słuchajcie, kolejne pasmo domków. Przy okazji, wiem, że to nie jest specjalnie bezpieczne, ale jest tak jak jest. Ja sobie oznaczę ten domek, te dwa domki. Zobaczymy, jaka sytuacja tutaj dzieje się na głównej ulicy. Okej, tam mamy sporo przeciwników, w szczególności z tyłu domu. Zobaczymy, co jest tutaj. 1, 2, 3, 4. Tutaj ktoś już za mną idzie. Dobra, poradzimy sobie z nimi spokojnie. Fajny masz tutaj sweterek. Mamy podobny chyba. Jak nie taki sam na sobie. Świetnie. O cholera, jasna. Się rzucili troszkę. Ale mamy przewagę, bo wchodzą w ten cały żywopłot. No dobra, to tyle z mojej przewagi, bo coś tutaj się zaczęło fisiować. Dobra. Otrzym się. Świetnie. Powolutku, powolutku, słuchajcie, dajemy sobie jakoś radę w tych niesprzyjających nam warunkach. Tylko teraz jest kwestia, słuchajcie, tego rodzaju, że ja sobie radzę tutaj nawet nieźle. Tylko boję się tego, że im więcej domków przeglądam, tym jest większa szansa na jakiś alarm, tak. Co będzie się wiązało z tym, że no będziemy musieli się zawijać kompletnie z miejscówki. I wracamy do punktu wyjścia, czyli do ucieczki z przeciwnikami, tak. Czy do ucieczki od przeciwników. Tak naprawdę takiej ucieczki, słuchajcie, w dyrdy mega szybko. Ale okej, dobra. Świetnie. Dajemy sobie radę. Mamy już, słuchajcie, zadyszkę. Także niezbyt dobrze. Także teraz w tym domku będziemy musieli niestety odpocząć już. I myślę, że ten domek będzie też naszym takim już domkiem, w którym zostaniemy na noc. No, kolejna deska, kolejny młotek. Mamy kanister na benzynę. Świetna sprawa, to na pewno się przyda. Także to sobie wezmę. Grę jakiś łom, cokolwiek. Mamy rurkę metalową, kolejną. Wezmę sobie to do plecaka, schowam, a tą rurkę sobie zamontujemy na plecy. To jest broń dwuręczna? Że musimy ją mieć na plecach, dziwne. Okej. Ła, Jezus Maria. Dobrze, że nie zaatakowała nas, nie? Typiarka. Świetna opcja, zamknijmy drzwi. Margaryna. Myślę, że najpierw trzeba by było troszeczkę ogarnąć tą miejscówkę, co się tutaj dzieje. Dopiero potem będę sobie, słuchajcie, eksplorował, tak lutował bardziej, można powiedzieć. Proszę bardzo, mamy otwieracz do konserw. To się oczywiście przyda i dwie puszki też sobie wezmę w razie czego. Natomiast chyba jeżeli chodzi o to miejsce, to raczej tyle, słuchajcie. I może korzystając jeszcze z tego, że mamy chwilę czasu, ja sobie po pierwsze odpocznę i może pójdziemy do kolejnego domku, zobaczymy, co tam się dzieje. Ten domek tutaj obok mnie, co jest tutaj, tam jest sporo zombiaków, więc wolałbym go chyba uniknąć. Okej, dobra, mamy już zmęczenie pod kątem spania. Dobra, także umówmy się, słuchajcie, w ten sposób, że ja po prostu pójdę na tak zwany zwiad tutaj do sąsiedniego domku. A jeżeli się okaże, że jest gęsto, to po prostu się tutaj wrócimy i zostaniemy sobie tutaj na noc. Także ogólnie podoba mi się to, w jakim kierunku to wszystko idzie. Gramy, tak powiedzmy, jak ja to mówiłem na poprzednim materiale, merytorycznie, ale to nie chodziło mi o to słowo. Więc tak potem oglądałem ten film, to mówię, kurczę, o co to chodziło człowiekowi, jakie merytorycznie. Ten domek jest na sprzedaż, więc obawiam się, że tutaj nie będziemy mieć specjalnie dużo rzeczy. Tym bardziej, że ten dom również nie ma garażu, czy tamtej, powiedzmy, tego składziku. Ale okej. Okay. No okej, okay, jest godzina 21:20, także jest jeszcze relatywnie wcześnie, jeżeli chodzi o kładzenie się spać. Obudzimy się, podejrzewam, że około 4:05. Okej, okay, tam już widzę jakąś wesołą ekipę. Także bym chciał jej oczywiście uniknąć. Tutaj ktoś się w ogóle pojawił, nie wiem skąd. Dobra, udało się obalić, to najważniejsze. Tutaj mimo tego, że mamy pierwszy tier zmęczenia, będziemy atakować słabiej, ale to i tak nie ma po prostu znaczenia, bo nikt nas nie goni i mamy w jakimś tam stopniu spokój. Także tak, słuchajcie, tutaj widzę, że ktoś nam się już zaczyna powolutku tutaj szponcić na rogu, filuje, tak zwanie. Ale okej, to nawet, słuchajcie, dobrze, bo będziemy prawdopodobnie w stanie wyeliminować tych przeciwników, co przełoży się na to, że ten domek obok nie będzie miał aż tylu wrogów obok siebie.
Także będziemy tam może mogli jakoś po prostu następnego dnia to przeczyścić. Dobra, fajnie gdybyś się koleżanko przewróciła, nie? Bo to tak jakby typiara jest zbudowana z betonu i mówi, no ogólnie Ryju, ty tam chcesz coś, ale to nie ma sensu, nie? Kurczę, też fajnie by było, gdyby twórcy wprowadzili w Zomboidzie to, że na przykład spacją się odpycha, a lewym się na przykład zadaje obrażenia, bo tak jak tutaj widzieliście na przykład, moja postać nie wiedziała, jak miała zareagować, mimo tego, że byłem skierowany na przeciwniczkę na podłodze, to niestety moja postać zaczęła odpychać przeciwnika, który jest już na podłodze, który jest już de facto przewrócony, odepchnięty, tak? Także to troszeczkę, słuchajcie, bruździ, ale okej. Udało nam się, słuchajcie. No i zobaczymy, co przyniesie nowy dzień w Project Zomboid. Proszę bardzo, godzina 6:20, jest już w miarę jasno i widzę, że ktoś tam też zaczął chodzić tutaj naokoło naszych, powiedzmy, naszej miejscówki. Oznaczmy sobie te budynki, o, tutaj nawet mogę oznaczyć to koszem, że tutaj nic nie ma kompletnie i że tutaj byliśmy. Także słuchajcie, no osiedle w jakiś sposób zostaje, jest przez nas, można powiedzieć, tutaj penetrowane. Póki co żadnego alarmu, który może naprawdę nam mega nabruździć. Tak jak powiedziałem, im więcej tych domków lutuje, tym jest potencjalna większa szansa na to, że niestety, ale alarm może się, słuchajcie, odpalić. A te domki też, jak się okazuje, aż tak dużo dobrych rzeczy w sobie nie mają. Moi drodzy, myślę, że jest to też idealny moment na to, żeby ten odcinek zakończyć. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. Przypominam, wpadajcie na kanałowy Discord, link macie w opisie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Hej!